Jesteśmy na łowisku Rogów Legnicki, czyli wcześniej się to nazywało łowisko Beaty. Tak one wygląda. Jest długie i wąskie. Łowisko ciekawe. Jedna tam jest ta płytka. To jest płytka. O tej szczelinie, co robicie w wodzie, po prawej, jest głęboka. O, tamta trasa ładnie oświetlona słońcem. Też jest wędkarzy dookoła. Ale tak już jest wędkarzy mało, dlatego że deszcz padał chwilę i ludzie uciekali. A po prostu już było tyle ludzi, że był po prostu jeden na drugim człowiek. Dookoła lasy, także sama przyroda, pola, tak jak widzicie, a tam siedzi skitrany Alan. No i tak to tu wygląda. Polecamy, bo ryb jest bardzo dużo, dużej siotrów, karpi też, tylko akurat dzisiaj, znaczy inaczej, bo w sumie wyjęliśmy 7 karpi, no ale z tego największym 6600, także nieduży. Czekam na te większe, może jeszcze dzisiaj w nocy wjadą, bo zostajemy do jutra. Także miejmy nadzieję, że ja czy ten oto osobnik, który tam siedzi sobie z piwkiem, coś dużego złapiemy. No i tyle, narka. Jest kolejny jesiotr, jasny, bo tutaj pływają ciemne albo jasne. Kolejna ryba złapana, to mój trzeci jesiotr już. A drugi jasny. Muszę ten całą chwycić. O, ten to się tak nie da. A już fotka była. Ty. Już? Pojawiłeś się? Już? Zaraz się wypuszczę, nie bój się. No nie chcę odpuścić, patrz. Ale szorstki. Ty, no ja mam łapy całe po, no ja też pocięte. Rozumiem. Dobra, masz już dużo. Do zdjęć nie chcę, a odpłynąć tak. Też nie chcę. Jakieś niezdecydowane te jesiotry. No, teraz popłynie. I idzie, majestatycznie sobie odchodzi. Następna ryba złapana. Gratulacje. Jest. Jest łowca zadowolony. Dobrze. Jak tam Alan ci idzie? Dobrze, już spałem. Już spałem. O! A no, pokaż minę. Już wystarczy takich maluchów. O.
Tadek odbiera płaskonogi, patrz. Zapłynę w niego. Co? Jego chatupę by chciało się wyciągnąć. Polejemy jeszcze. Dobra. Trzymaj pom. Jedna rybka. Jest na niego. Piękna rybka. Jeszcze młoda, ale piękna. Wypuszczamy. Talon, który ciągnie rybę, kolejną z rzędu. Te pałki wszystkie się chowają. Ty no, odjechał mi kurwa w te trzciny ładnie, ale widzisz, on po kitramie jest teraz. Daj mu popływać trochę. No, zaraz jest to ciekawie. Już masz ciekawie. Daj, wędki przekładamy. Chyba, że dałem go wyciągnąć. Trzeba w drugą już stronę przejść z kijem. Bo on z tej strony masz go. Ale od dołu. Zawsze muszę. Nie, jest trochę. Teraz właśnie się zgłodnie. Wiecie to jak? A muszę. No fajnie. To nie duży. Tylko mówię ci, one po tych zielskach chodzą. I opór stawiają.
Teraz nie chodzę. Specjalnie tego zielska, żeby to na ciężej szło, nie? No, dokładnie. Ale przedtem, wiesz, przed czyszczeniem kurwa nie było, nie? Był czysty, kurwa. A teraz co nie się dzieje, masakra. A teraz kurwa, czy tamto kurwa, jak tego to zarośnie kurwa, że z przodu przecież kurwa czysto było przedtem, mm-hmm. Nie? Co, walisz go czy nie? Jakieś foty chcesz? Poczekaj, gdzieś tutaj tylko ci nagram. Czekaj. O. A na rybka wraca do wody. Pokaż gębę. Ja co ten? Alan ciągnie następną rybę. Farciarz. Pewnie ma 2 kilo, ale ciągnie. Ta, ładniejszy. A nie. Ten ma 3 kilo, sorry. Daj podbierak, co to? Zemo tu. Ale czwarty jest. Nagrywam piękny film. Czekaj, bo jestem jednoręki, chwilowo. Jednoręką będzie mi ciężko, dobra. No, fuj. Chodźmy sobie wyciągnąć i ty może wsadzę kamerkę do wody, jak będziemy go wpuszczali. Albo nie, nie drzę go wody. Czekaj. Oto Anna rybka. Chyba największa do tej pory skarpi. Ledwo co kulę do pyska wsadziła. No ale za to wjechały 2 siotry ładne, to jest zawsze. Mariana. Dawaj Mariana, pokaż tutaj. Widzą. Jakie ryb z kolei złapał? Ty no powiem ci, że... I... Nie ma. Cześć, witam wszystkich. Znajdujemy się na łowisku Rogów Legnicki. To jest tak zwane łowisko Beaty. Mamy branie na żywo. No i nagrywaj, no. Co za foka? Co? Nie jest to było, ale zrobiło się fajnie. Z wody wyskoczył. Weź podbierak i skliska na tą tamtę. On płynie do brzegu. Chyba trzeci będzie jesiotrek. Co za męda? O nie! Tak, ładny. Ładny. Nie. Większy od tych twoich. Tak, kurwa.
Udało się wyciągnąć rybę. A tutaj zacząłem nagrywać filmik, to było branie, sami słyszeliście. Jest ryba, zobaczymy co to jest, ile ma kilo i tak dalej. No potężny to nie jest, ale ważne, że jest. To jest najważniejsze. Idziemy teraz do kołyski, żeby ryba miała bezpiecznie. Nie no, taki ładny nawet. 5-6 kilo będzie. No z piątki. 4,5. Weź go oczy, proszę cię. Jak się pił? A skąd masz taki fajny przypon? Pierwszy mój karp tej zasiadki. Wcześniej był, złapałem 2 siotry, ładne. I w końcu karpia. Na to czekałem. Czekaj, złapię dobrze. Ale puściutki fajny. 5-6 kilo. Foka, co ja zrobić? Chwila, idziesz do wody. Dobra. Teraz idziemy go ważyć. Przed pokazaniem, od razu mówię, pokażę. Waga jest wyzerowana przy mokrym worku, czyli ponad 2 kg. Sam mokry worek waży. O proszę. No, ponad 6600. Jest dobrze. Pierwszy karp, w sumie 3 ryby wyciągnięte, jest pięknie. Wypuszczamy ryby do wody. Jeszcze raz witam wszystkich. Jesteśmy na łowisku rogów, już drugi raz to mój, ponieważ za pierwszym mieliśmy ranie, tak będziecie zaraz widzieli na filmiku. Przyjechaliśmy tu w piątek, czyli wczoraj. Siedzimy do jutra, czyli do niedzieli. Efekty jakieś są, bo w sumie zapaliśmy 3 siotry. Karpi. 5 karpi i 2 karasie. Tak, z tego największy karp to 6600. Takich małych karpi nawet nie nagrywaliśmy, bo nie ma sensu. Ważne, coś się dzieje. Miło. Szkoda worek było moczyć. No, miło spędzony czas. Pogoda jest kiepska, bo co chwilę deszcz, za chwilę słońce, chmury, znów deszcz, słońce i tak w kółko, pełno błota i tak dalej. No i coś powiem. Nic, śmiesznie było. No. Co chwilę ktoś się zakopuje. Co chwilę prosi tylko, żeby pchać auta. Mam pogodę, jaką mamy, niestety. Może teraz powiem coś o łowisku, tutaj właśnie Rogów Legnicki. To jest łowisko pod nazwą u Beaty. W tamtym roku było łowisko w Grzymalinie. Zostało przeniesione tylko na rok, dlatego, bo tu pogłębiali. W tym roku już sporo ten są na Rogowie. Wpuścili potem ryby, te ryby biorą. No na razie nie ma jakichś super efektów z dużymi rybami.
Miejmy nadzieję, że to dzisiaj jeszcze się zmieni. Mamy czas do jutra. Ludzi full. No i to jest trochę tej minus, że łowisko jest wąskie. I można się przerzucić drugą osobą, co po prostu jest na drugim brzegu. Drugi minus to jeszcze muszę powiedzieć, że nie ma tojtoja. To też jest duży minus. A dużym plusem jest to, że jest tu full ryby. I czy ludzie przyjeżdżają, tu widzę, na gdzie robaczki się łapią, czy tak jak my na proteinę, na metodę. Można naprawdę połapać różne ryby. Teraz może pokażemy, jak wyłożę akurat zestaw, bo muszę wywieźć. Będę sondował sobie miejsce i od razu wyjdziemy. Zapraszam do oglądania. Tutaj na stoliku mam wcześniej, co przygotowałem, mam takie słoiczki z sosem wymieszane, niczym więcej, żadną kukurydzą, nic z tych rzeczy. Wam pokażę, jak to wygląda od środka. Dosłownie pół słoiczka, to jest jedna duża garść. Dużo sosu. Jeżeli dać tak troszkę sobie postało, z 15-20 minut chociaż. Powinno sobie dłużej. Dobrze wymieszać. Niech się przygryzie. Tak. Teraz wam pokażę, jak się sąduje na wodzie. To jest mała woda, także śmiało mogę wam pokazać. Nie będzie widać. Nie, jest swoje odbicie do szaby. Nie będzie widać, bo jest słońce. Cztery metry. Wypłyca się. Jest góreczka. Ile? 1,9, 1,7. No ja teraz nic nie widzę, ale od razu powiem, właśnie na takich górkach stawiam na wiosnę. Nawet widać ryby na echosondzie pokazało, tak, że stoją. Ja akurat tam mam, tamto gdzieś w pobliżu, górkę, co mam 1,80 m. Pewnie to jest ta, tylko nie wiem z której strony. I na nią będę stawiał zestaw. Za chwilkę pokażę, tylko niech ją dobrze trasę wysąduje. Przypomnę, gdzie ona dokładnie jest. Wrócę kawałek i jeszcze raz popłynę, żeby wiedzieć. Tutaj nasz obóz, siedzimy sobie pod brolką, tutaj namiot z narzutą. O, jest. Jeszcze zimne noce, także narzuta musi być. Znalazłem moją górkę, jest na 1,80 m, zaraz sobie tam się stanąć, żeby było ładnie wszystko widać. No i jest.